No i mamy taki silniczek. Kodzik. Nie wiem, czy widać. 312 B4000. Tu trochę brudny. Taki brud, co się wylało na niego. Raczej. Napinacz spoko. Trochę leżał. Ale pasek oryginalny, fiatowski. Co tu jeszcze? Tutaj czyściutko. Pięknie. No tu trochę rdza go złapało, ale to normalne. W tych wszystkich. Tu czysty. Tu trochę jakieś farfocle, ale to brud tylko od leżenia. Napinacz fiatowski. Jakieś oznaczenie. Tu rozkręcimy. Nowy rozrząd. Łowicę zrobimy. Zobaczymy jak dół. Od spodu zajrzymy. I zobaczymy jak to wygląda. No. Silnik się kręci bardzo leciutko. Nie potrzeba jakiejś wielkiej siły. Także zakładam, że dół jest bardzo w porządku i zaraz sobie go obejrzymy. Seryjna seria, oryginalna uszczelka. Uszkodzenia nigdzie nie widać. Wszystko w porządku. Łowica tak samo. Także wszystko gra. I huczy. Bardzo ładne tu lejeczki. Wszystko w porządku. Łowica bardzo dobra. Nie widać nigdzie uszkodzeń. Nie widać nigdzie, żeby coś było nie tak. Trochę brudków. Tutaj mamy uszczelkę. Uszczelka fiatowska, oryginalna, naszych tu jeszcze nie było, także nie mieli co popsuć, dopiero ja będę psuł. Piękne ryski jodełkowe. Łatwo wszystko wchodzi, pięknie. Będzie grał. Będzie grał. Zmierzyłem też owalizację średnicówką i stożkowatość. I odchyłka jest maksymalnie tam 1/100. Także 1/100, także naprawdę jest wszystko jak należy. Zobaczymy. Tak wygląda pokrywa z wałkami. Spoko. Naprawdę szklanki, no trochę brudne, ale to tam nawet u mnie już się mogło ubrudzić. Wyjmiemy i będą nowe szklanki już wyjęte. Każda szklaneczka wychodziła bardzo ładnie. To znaczy, że gniazda są w dobrych wymiarach. Nie są jakoś przekoszone, nie są stożkowate, nie są, nie wiem, zadarte, nie są jakoś uszkodzone. Wałeczki, jak widać, też tam i olej mają, i skrzywki wyglądają spoko, ale i tak wałki wymienimy na te z 16. No, potem pokażę, czym one się dokładnie różnią. Teraz porównajmy wałki. Tu mamy dwa wałki ssące. Ten pochodzi z TJ-ta 150 koni, przepraszam, 150, a ten z Punto jedynki 86 koni, 1216 V. I teraz o co chodzi? Położenie moje.
widzę, nie? Wniosek krzywki 37. Jakieś 37,5. No tutaj mi z telefonem w ręku ciężko jest to dokładnie zmierzyć, bo mi ręka ukośnie idzie. Natomiast w 1,2 16V ten wzniosek powinien być 38, czyli 8 mm. O, proszę bardzo. Porównajmy wałki wydechowe. Ten jest Jetta. 37. 37 i delikatnie ukos mogę ręką łapać, dlatego wychodzi trochę powyżej, a ten jest z 16. Siedem, cztery, 47,5. No wiadomo, suwmiarka też ma jakiś błąd, ale generalnie tak samo. No dobra, wymieniamy pompę na nową. Tutaj niby wszystko jest ok, ale zawsze lepiej wymienić na nową. Po zdjęciu pompy widać, że to wszystko jest w środku czyściutkie. No tu wiadomo, silikon zaraz obczyszczę i będzie wszystko piękne. Nowa pompa. Tu troszkę obczyścimy i będzie dobrze. No i mamy nową pompę przykręconą momentem, oczywiście odpowiednim. Pięknie się kręci, nówka sztuka Fiat. Ostatnie spojrzenie tutaj na spodzik, czy wszystko w porządku, wszystko cacy. Miska też już jest wyczyszczona. Smok czyściutki. I tu wymieniony jest uszczelniacz, silikon i zakładamy miskę. Miska już założona, wszystko ładnie pasuje, momentem śruby skręcone. Tutaj silikon dany, jak fabryczka. No i powoli zaczyna to wyglądać jak silnik. Teraz trzeba zacząć, już można uzbrajać ten silnik. Przede wszystkim trzeba tutaj tą śrubę stuningować troszkę, żeby się mocniej trzymała i żeby mocniej trzymała to koło zębate. Po to, że jak ktoś tutaj da koksu, to żeby moment nie urwał tego i wtedy szlak trafi cały rozrząd. A tak to jakoś zabezpieczamy. Ja to przetestowałem przy jakichś prawie 340 Nm. No i działa. Silnik jeździ pięknie u mnie, także w miarę nieźle to jest. Ja daję zawsze nową śrubę. Nie wiem, może to jest bez sensu, ale mam też śruby jakoś tam drogie bardzo nie są. Kupiłem kilka i zawsze daję nową po prostu. Jest tutaj trochę momentu przyłożone. To wolę dać nową i mieć spokój. No i śruba skręcona, nóżka sztuka wsadzona odpowiednim momentem. Jakiś klejk. Wytrzyma. No dobra. Teraz to, co moim zdaniem będzie najlepsze w tym silniku. Głowica po pełnym portingu. Gdzieś tutaj może wrzucę jakieś zdjęcia, jak wygląda oryginalna głowica, nieruszona. A jak będzie wyglądała, czy już wygląda ta. Zajrzyjmy do środka. Pięknie wymyta. Sprawdzona pod kątem szczelności, dopasowana do zaworów idealnie, wymieniane uszczelniacze, wszystkie, pełen porting,
ale przepływki będą. No i standardowa obróbka. Planowanie, mycie, takie tam. O, 2017 rocznik. Czyszczusieńka. Uszczeleczka. Uszczeleczka fiatowska. Jakoś innej nie chcę dawać. Mam sprawdzoną, także jest ok. Jest to uszczelka z wersji 180-konnej. Jak dobrze pamiętam, 1,67 mm. Seryjna uszczelka. Gdzieś mam ją. Seryjna uszczelka w takiej zwykłej 150 ma 0,72, czyli tutaj mamy 0,95 różnicy. Jak dobrze liczę, no tutaj jest to napisane, że mamy 0,15 z planowaną, czyli 0,8 mm będzie ten silnik odprężony w stosunku do zwykłej 150, czyli no tak mniej więcej jak jest 180. Też uważam, że to jest całkiem fajnie. Fajny zabieg, ponieważ jest troszkę więcej o te 0,9 mm miejsca. Są delikatnie odprężone, no i tam różne korzyści z tego można czerpać. Zaraz łowicę dokładnie umyjemy, jest ona trochę chłodniejsza także niż tutaj temperatura, także zostawiam ją na noc, żeby temperatura przy dokręcaniu była taka sama jak temperatura silnika. Ale to już będzie czyściutka, już będzie na papierku leżała. Uszczelka już na bloku, nowe tulejeczki, żeby na pewno było wszystko tak jak w podręczniku napisali. Ładnie wszystko przylega. Jeszcze ostatnie spojrzenie na tłoki. I będziemy skręcać. Mamy już czystą głowicę. Tutaj chciałem pokazać to, o czym kiedyś mówiłem. Tu mamy otwór na wylot przewiercony z kolektora. Tutaj jest szpilka kolektora ssącego. I tu seryjnie to Fiat przewierca. W tym miejscu. W tym miejscu. No. I to powoduje, że jak tu się szpilka poluzuje na górze, to tu niemiłosiernie wali olejem. I ten olej dostaje się tutaj do kanałów sących i do cylindrów. No ale raczej nie do wszystkich naraz, tylko do tego, gdzie się szpilka zazwyczaj poluzowała. Stąd jak się poluzuje, to może walić do tego i do tego. Także generalnie nie pochwalam tego zabiegu Fiata. Jakby można było dać tutaj troszkę mniej tego wszystkiego, to może by ta usterka nie występowała. Kiedyś aż musiałem silnik wyciągnąć, żeby się zorientować, dlaczego taki jest problem. No ale nie jest to jakoś specjalnie problematyczne, jak ktoś wie. Trzeba szpilkę po prostu dać na jakiś klej czy coś, wtedy ona siedzi i nie ma problemu. I proszę bardzo, nowe śrubeczki. Original, Ricambi Originali. Do głowicy. Zapakujemy. A głowica już siedzi na swoim miejscu. Jeszcze bez śrubek, ale zaraz załadujemy. I będziemy skręcać. Głowica przykręcona. Na razie 30 Nm tylko. Niech ona się troszkę ułoży. Zawsze daje jej troszkę czasu. Parę minut. Potem damy 90 stopni. Potem znowu chwilę niech się ułoży. Potem znowu 90 stopni. No i w sumie potem czapka i będzie już rozrząd i koniec. Pokrywa wałeczków. Już z wałkami w środku. W miarę wyczyszczona. Tam tutaj była gdzieś zalana, także ją wyczyściłem, żeby się prezentowało w miarę. Półko na razie luzem. Bo to będzie nam potrzebne do ustawienia rozrządu. Tu jest nowa uszczelka. Na wałkach jest nowy uszczelniacz.
No, nowe szklaneczki. Inowskie. W sumie nigdy innych nie dawałem. I element gotowy do położenia na głowicę. To potem skręcimy przy rozrządzie. I gra gitara. Wyczyszczę jeszcze tylko trochę i kładę na głowicę. No dobra, teraz głowica już dokręcona tak jak powinna być. I teraz zakładamy czapkę z wałkami. Ja sobie robię tak pod kątem, żeby mi szklanki nie powypadały. Uszczelka. Preferuję oryginał z tego względu prostego, że tu ma takie wypustki. A przykładowo Erling nie ma. Potem Erling cieknie niestety, tak jak i inny Maisvitor albo coś takiego, bo dają ludzie zamienniki, potem mówią, że we Fiacie cieknie, a jak się da oryginał, to nic nie cieknie. Nie ma z tym problemu. I cyk, nowa uszczeleczka. Na tulejeczki pasuje wszystko ładnie. Czapka już założona. Teraz możemy przejść do ustawiania rozrządu, do założenia. Tu pięknie trzeba uważać z tym dokręcaniem, bo łatwo tamte gwinty w aluminiowej głowicy popsuć. Ale jak się to robi delikatnie i z dynamometrem, to ładnie wszystko wychodzi. Rozrząd założony, już parę razy przekręciłem, wiadomo, że jest ok, świeży paseczek, świeży napinacz, wszystko ładnie się kręci, pięknie. No dobra, i to już zaczyna przypominać to, co trzeba osiągnąć. Tutaj obudowa, to dokręciłem, tutaj zostawiam śruby do kolektora, tak jak ktoś będzie chciał sobie zrobić już czy seryjny, czy jakiś inny, to sobie zrobi. Tutaj tylko jeszcze będą trzy dodatkowe szpilki, bo mi zabrakło. A tak to gitara. No i tu obudowa zaraz i będziemy mieli komplet. No dobra, zaczyna to wyglądać. Podłożyłem kółko, jakby ktoś potrzebował. Tutaj o tym mówiłem. Tutaj mamy termostat, jakby ktoś chciał. Tam zajrzymy do środka, ale niestety nie idzie ostrości. O, pięknie. No i tu tylko szpileczki dodać, żeby był komplet i będzie cacy.